Julka, jakiś czas temu byłaś w Paryżu na warsztatach aktorskich w dość takiej prestiżowej szkole, gdzie się szkoliła Angelina Jolie? Też i Marilyn Monroe. Różne w ogóle osoby. Tak, jak było? Tak, tak. Jak to wspominasz? Al Pacino. Wow, wow. Wiesz co, to jest... To są warsztaty Lee Strasberga, The Method. To jest metoda, na której w sumie całe Hollywood gdzieś tam stoi. I te warsztaty trwały 2 tygodnie. To był chyba pierwszy albo drugi raz, kiedy Lee Strasberg, w sensie Instytut Lee Strasberga, zrobił takie warsztaty w ogóle w Europie, dzięki czemu ludzie z całego świata też mieli możliwość aplikować na takie warsztaty. Aplikacja wyglądała tak, że trzeba było wysłać monolog po angielsku. No i tam z kilkuset zgłoszeń wybierali 15 osób. I udało nam się, zresztą z Nikodemem, a aplikowaliśmy zupełnie oddzielnie, nie mówiąc, że się znamy. I byliśmy tacy ciekawi, czy dostaniemy się razem, czy nie. I tak się wydarzyło, więc ekstra. No i powiem Ci szczerze, że naprawdę dużo ciekawych rzeczy wyjęłam z tych zajęć. Ale to były tylko i aż 2 tygodnie. Wiesz, zamknięci w teatrze, bez okien, w czarnym pomieszczeniu, szkoląc swoje jakieś tam umiejętności. I mam apetyt na więcej. Myślę, że zdecyduję się też na 3 miesiące lub rok w Stanach, bo oni generalnie głównie w LA i w Nowym Jorku mają swoje siedziby. Dobra, a jak oni ocenili twoje aktorstwo? Bo na pewno na początku była jakaś tam ocena, od czego zaczynacie. Właśnie wspaniałe jest to, że oni tam cię nie oceniają. Nie mówią ci to źle, to dobrze, tylko okej, a teraz spróbuj tak, a teraz spróbuj, wiesz, zrobić coś inaczej. Dają ci jakieś zadania aktorskie w trakcie scen i przez 2 tygodnie tak naprawdę pracujemy na jednej scenie. Dobierają ci partnera, partnerkę do twojej sceny i przez 2 tygodnie, albo właśnie 3 miesiące, albo rok pracujesz nad jedną sceną. Wchodzisz na scenę i na przykład nawet po 3 zdaniach są w stanie ci przerwać i analizować dogłębnie, wiesz, swoją postać. Mega to jest ciekawe, zupełnie inne niż do tej pory doświadczałam takie zajęcia. Natomiast bardzo, bardzo fajnie. No to co to podszkoliło u ciebie? No wiele wyniosłam z tego, na przykład chociażby taką sentencję, że to nie aktor buduje postać, tylko kontekst i okoliczności. Więc załóżmy, że jak grasz, nie wiem, pielęgniarkę, to nie zagrywaj się, że jesteś pielęgniarką. To jako, jakoś taki przykład daję. Tylko to, że jesteś w szpitalu i masz na sobie ten fartuszek, to już sprawia, że widz wierzy ci, że jesteś pielęgniarką. Więc teraz po prostu twoim zadaniem jest być, żyć, naturalnie reagować i po prostu filtrować przez siebie to, co jakby te dialogi i tak dalej. Wiesz, że często jest coś takiego, że aktorzy, przynajmniej jak tak obserwuję, jak grają, to nagle grają trochę innym głosem albo trochę takim niższym głosem, jakby czuć, że grają. A oni uczyli nas tego, żeby po prostu być na scenie. Wszystkie zajęcia zaczynały się od relaksacji, 2 godziny relaksacji, od ćwiczeń sensorycznych, żeby pobudzić twoje wszystkie zmysły, bo to jest, oni twierdzą, że kiedy aktor jest zrelaksowany, pozbył się wszystkich napięć w ciele, to jest w stanie naturalnie reagować na scenie, bo jeżeli jesteś pospinany, to nagle coś tam udajesz tak naprawdę i nie jesteś w stanie, nikt nie jest w stanie ci uwierzyć w tą historię, którą próbujesz przekazać widzom, nie? No i wiele, wiele innych, wiesz, ciężko opowiedzieć. Które zostawisz dla siebie. Tak, nie ciężko... będziesz tu koleżanką z branży podpowiadała co i jak, no bo już z tego, co powiedziałaś, można sobie wyciągnąć coś tam poniekąd.